to jeszcze słowo o wczorajszej debacie, bo to trochę sytuacja była jak ze Shreka. Kiedy osiołek mówi, mam smoka i nie zawaham się go użyć. Tylko nie wiem czemu partia Razem tego smoka użyła na 5 dni przed wyborami. Jak można mieć najbardziej charyzmatycznego polityka tego pokolenia i tak naprawdę zacząć eksponować go na 5 dni przed wyborami? To jest dla mnie hit tej kampanii. Nie rozumiem argument partii Razem, że oni się starali, organizowali spotkania, tylko media były tym średnio zainteresowane, ale to jest trochę zadanie dla partii politycznych, żeby umiały wzbudzić zainteresowanie. Mogę się nie zgadzać w 75% z tym, co mówi Adrian Zandberg, ale no, to, że naprawdę to był jeden z najciekawszych głosów tej debaty, jeśli nie najciekawszy, bo innych po prostu dużo lepiej znaliśmy, to myślę, z tym wielu chyba jej słuchaczy i obserwatorów się zgodzi. No i nie wiem, czy wejdzie do Sejmu. To jest wszystko w Państwa rękach, Państwa decyzja, ale no, coś rzeczywiście ciekawego dzieje się na lewicy, na pewno będziemy o tym mówić.